Cześć, witajcie, z tej strony Project Explore. Witamy Was na kolejnej eksploracji. Jak możecie zobaczyć, noszę maskę. I nie tylko z powodu koronawirusa, ale także z aury, która mnie otacza. Jesteśmy w bardzo specyficznym domku. Domek praktycznie bardzo lekko zdewastowany, ale bardzo długo opuszczony, co możecie zobaczyć właśnie po ścianach, które są praktycznie całkowicie pokryte grzybem. Zaraz Wam ten domek pokażemy, bo jest naprawdę bardzo klimatyczny i bardzo ciekawy, ale mamy tutaj jeszcze jedną informację dla Was od Pana Jana. W związku z tym, że w ostatnim czasie nasz kanał osiągnął niesamowite 20 tysięcy subskrypcji, przygotowany mamy dla Was konkurs. O samym konkursie oraz o nagrodzie, która naszym zdaniem jest naprawdę wysokiej klasy, opowiemy Wam na zakończenie tego odcinka, więc zostańcie z nami do końca. Nie przedłużając, zaczynamy. Ok, zaczynamy z salonu. No i to jest właśnie to, o czym wspominaliśmy, czyli ta bardzo specyficzna tapeta na ścianach, nie? Taka wręcz 3D w niektórych miejscach. Dokładnie. Te porosty mchy odstają od ściany już. No tutaj mamy meblościankę z... Tutaj widzę chyba szklankami i różnymi kieliszkami. Ale nie wiem, czy widziałeś, czy patrzyłeś w ogóle na nie, ale one mają taką zieloną barwę. Nie wiem, czy pamiętasz, w bardzo podobnym domku, tylko że... No jakby nie takim, wiesz, zagrzybionym mocno, mieliśmy też takie szkło i ono było uranowe, tak, promieniowało. Dobrze, że ja noszę ze sobą cały czas właśnie tą latareczkę. Zaraz możemy sprawdzić. Ale to światło byś musiał wyłączyć. Wyłączamy. Niestety nie świecą. A szkoda. No mielibyśmy dwa trafienia uranowe w domkach. Prawie jeden po drugim. One tak bardzo charakterystycznie się świeciły. Będziecie mieli tutaj w lewym dolnym rogu stop klatkę właśnie z filmu z innego domku, gdzie znaleźliśmy takie świecące właśnie szkło uranowe, które się świeciło pod światłem UV. No ale niestety tutaj się nie udało. Więcej chyba nie widzę właśnie takich naczyń. Masz na dole też taką zieloną, ale wydaje mi się, że to będzie ta sama jakby kolekcja. Czyli po prostu takie zwykłe barwione szkło, nie? Tak, barwione szkło. Zobacz w ogóle tutaj te książki. No i teraz można nazwać osobę, która czyta te książki, molem książkowym, bo moli to tutaj na pewno będziemy mieli sporo. Masz tutaj przepisy ruchu drogowego, tylko to w sumie się zachowało z napisów. Aha. No właśnie, to jest to. Rozpada się ten dołek w dotyku, więc tak. Może nie dotykajmy tutaj za dużo rzeczy. No ogólnie lepiej nie dotykać, bo nawet wiesz, ten grzyb no nie jest zbyt zdrowy do dotykania, że tak powiem. Do wdychania też. No i właśnie, tutaj przychodzi teraz pytanie, dlaczego nie nosisz maski? Alkohol skutecznie zabija wszystkie te drobne ustroje. No tak. Nie skomentuję tego bardziej. Ale my w tym czasie kontynuujemy eksplorację i myślę, że... Aha, tu w salonie jeszcze mamy jedną fajną rzecz. W sumie tego chyba nie pokazaliśmy teraz. Obraz. Zobaczcie, jak on mocno przegnił w ogóle tą wilgocią i wszystkim, że już się zamienił w taką papkę w niektórych miejscach. Praktycznie się teraz komponuje ze ścianą. Zobacz, że przechodzi płynnie z zielonego na zielony. Ale widać, że tutaj jeszcze jakieś konie są namalowane, coś. No teraz ciężko powiedzieć, co to mogło być. No tutaj kiedyś był naprawdę bardzo fajny sound, taki bardzo mocno przestronny, fajnie zaaranżowany. Tak. Zobacz, że w większości domków, w których jesteśmy, na podłogach się walają jakieś rzeczy, poprzewracane po dawnych domownikach, którzy tu mieszkali, a tutaj mamy naprawdę bardzo dużo wolnej przestrzeni. Okej, okay, wyszliśmy z tego pomieszczenia. Tak, wyszliśmy z tego pomieszczenia, jesteśmy teraz na korytarzu. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze wieszaki. Mamy ubrania, jakąś kurtkę chyba skórzaną, ale ona teraz to już tak się taka twarda zrobiła, masakra. I tutaj prawdopodobnie chyba była sypialnia. Tu wyłączę światło, bo to jest wystarczająco doświetlone pomieszczenie. I nie będziemy się tak rzucać w oczy. No właśnie, to na podłodze mnie to trochę zastanawia. To jest pies, który tam się rozłożył. No właśnie. No nie będę już tam zaglądać. No raczej już się nie ugryzie. Tak, nie jest to jakieś bardzo chyba ważne znalezisko, żeby to pokazywać, ale no... To, że swoje rzeczy w tym pokoju masz lepiej. Pominąłeś, nie zauważyłeś. Tak. Siemano, cześć. Ja też zobaczę, jak
Znaczy, no nie powiedziałbym, że fajnie zachowana, bo jest... To się ładnie komponuje. To jakby tak. Jest jedna wielka kompozycja. Ale ten tasak też. W takim miejscu, nie? W nocy. Znałeś coś takiego? No, robi wrażenie. Robi wrażenie. Zwłaszcza ktoś tam się potem gdzieś z piwnicy wyłania z czymś takim. No. Horror. Okej, tutaj mamy łazienkę. Jeszcze leżą ubrania na podłodze. Łazienka też jest bardzo klimatyczna. I zobacz, jak to wszystko zastygło w czasie. Tutaj wisiały jakieś ubrania. Tutaj masz skórzaną kurtkę i to ona pewnie wcześniej wisiała. Ale znam, że się przynajmniej widząc, ona tutaj długi czas już leży, bo ma ślady, jak kot tutaj tędy się przechadza. W ogóle zwróćcie uwagę tutaj na ten parapet, jak to wszystko jest porośnięte, jakie pajęczyny. To już od drewna, od okna zaczyna gnić. Masakra, domek naprawdę bardzo klimatyczny. O, tutaj mamy jeszcze boiler też przerdzewiały kompletnie na wylot. Kolejne pomieszczenie. Tutaj taki chyba ładny kredens, nie? No tak, tak. Tylko, że bardzo prostej, może podróbkowej nawet konstrukcji, bo tutaj nie masz drewna litego, tylko sklejkę. No. Tutaj w ogóle mamy coś zachorowane. Uszczelki do okien. No, okna mamy tak drewniane, więc z czasem musiały się podobać. No właśnie tak myślałem, że to jest właśnie do drewnianych okien, nie? No już widać, że wilgoć weszła tutaj. A tutaj mamy, patrz, zegar taki ładny, stary. Szkoda, że nie ma kluczyka, żeby go nakręcić. Bo on nawet w całkiem niezłym stanie jest. A czekaj. Nie, to nie jest kluczyk. Ale dobra, moment. Tylko chyba już nie uruchomimy tego, jest cały zardzewiały. Nie, tutaj mechanizm stoi, chyba że może tutaj właśnie. O! O, za mocno. No, może nie działać, ale... Okej, tutaj pomieszczenie, no w sumie... Ono mi się tak bardzo apokaliptycznie kojarzy, ponieważ większość domków, które odwiedzamy, one są zawsze poddane szabrunkowi, czyli tak. Są poniszczone. W tym przypadku, mimo tego, że znajdujemy się przy jednej z dość głównych dróg, miejsce zostało pozostawione same sobie i naturze. I nic tu nie jest poprzewracane, praktycznie nic, tylko i wyłącznie właśnie czas działa na niekorzyść tego miejsca. Zobacz, że to łóżko tu zostało postawione kilkadziesiąt lat temu i nadal stoi w jednym miejscu. Właśnie też o tym wspomniałem, że wiesz, że obiekt jest bardzo fajnie zachowany i on jest jakby nadszarpnięty takim zębem czasu, nie? Tak wiesz, że jakby po prostu nagle cała ludzkość znikła i po prostu... Tak to by wyglądało. Tak, postapokaliptyczny domek taki, nie? To powiedzmy, no ciężko mi stwierdzić, ile to może być opuszczone, bo taki grzyb to może się wedrzeć nawet po paru latach w sumie do domów. Ale myślę, że zdyszkę to co najmniej, nie? Ja nie widzę na razie tutaj żadnych bardziej współczesnych rzeczy. Najbardziej współczesny jest ten wentylatorek, ale on też raczej powinien mieć już kilka ładnych lat, jak nie kilkanaście. Może znajdziemy coś nowszego, ale póki co wątpię. Tutaj zobacz, mamy jeszcze... Co to jest takie? Spinki do koszul. Też bardzo ładne. Tutaj zobacz, stary telefon i taka mała szafka z butami. Ten telefon też, masakra. Stare wszystko. Tutaj mamy drugi pokoik, czy kolejny taki większy. To już wyglądało taki pokój dzienny, nie? Bardziej tam był właśnie... Tak, tutaj osoba sobie spoczęła na cały dzień na przykład, albo po przygotowaniu kawy, herbaty zasiadała przed telewizorem i oglądała. Okej, a tutaj mamy telewizor firmy Unitra. Też chyba taki dosyć popularny model. T600 czy 800? T600. Ja często właśnie widziałem Taunusy się nazywały chyba. Taunus? Mm-hmm. Coś tak, takiego. Tu masz Hermes. Ale zobacz te zdjęcia w ogóle. Jeszcze z taką teczką jakby. No, to się nazywa kopertówka. Tak? No to nawet nie wiedziałem. To ciekawostka. Ale co my mamy na tych zdjęciach? Życie codzienne. Okej, okay, ale to fajnie wygląda. Chociaż czekaj, tutaj czy ja dobrze widzę? Nie, źle. Myślałem, że ta kobieta przed rowerze ma maskę gazową, ale to chyba zboczenie po Czarnobylu. Ale
Tu jest bardzo fajne zdjęcie. Statek... Telimena. Telimena, okej, okay, dobra. To powiem ci, że ja nawet znam troszkę historii tego statku. A tutaj nawet nie wiem, czy to nie jest jego zdjęcie, gdy on... Nie, raczej nie jest jego zdjęcie, gdy on odpływa. Tak czy inaczej, Telimena ma bardzo fajną historię. Ona powstała w stoczni w Holandii. Potem trafiła do Polski. Pływała po Gdańsku. Potem trafiła do Szczecina. W trakcie II wojny światowej Niemcy go zatopili, żeby stanowiła jakąś formę zagrożenia wpłynięcia do portu. I po wojnie Polacy go wynieśli na zewnątrz. Zmienili jego nazwę właśnie na Telimena. I przez długi czas ten statek pływał po Zalewie Szczecińskim. Później stanowił klub jazzowy, pływający klub jazzowy, był zacumowany w Szczecinie i chyba do lat 80. funkcjonował i po roku 80. klub jazzowy na statku Telimena pozostawał opuszczony. Teraz z tego co wiem jest zezłomowany. Fajne, te zdjęcia naprawdę są super, nie? No te zdjęcia są fajne, bo one są bardzo fajnie historyczne. Tak. Tego statku już nie ma. Tutaj też chyba z jakiegoś ślubu albo coś. Jeszcze no, stare samochody wygląda. Widać. Tutaj też masz ślub. No. Chyba najlepiej zachowane zdjęcie ślubne i to jest stare. Masz na parapecie. Zobacz tam na wpływ. Tak, zrobię mały zoom. O, tak widać to zdjęcie. Mamy nadzieję, że widzicie dobrze. Ale chyba tak, bo jest dosyć dobrze przybliżone. Patrz, ale zauważ, że większość tych zdjęć jest czarno-białe. Albo przynajmniej kolory się nie zachowały. Oprócz tego zdjęcia. Tak, które... ono jest najnowsze. Tak. I? Nie wiem, czy to nie jest gdzieś może w tym domu gdzieś zrobione, chociaż no w sumie nie wiadomo, nie? Ale... Troszkę nie pasuje mi. Chyba nie. Bo nigdzie nie widziałem takiej instalacji. Albo pozostałości po tej instalacji. No właśnie. Tutaj mamy resztki chyba jakiejś gazety jeszcze. No nie będziemy jej otwierać. Tak. Naprawdę może się cofnąć w czasie. Tutaj tak. Okej, okay, a tutaj mamy poprotkę, albo jakiś tam, no jakiś, wiesz, jakaś roślinka, tak, która się zmumifikowała, w jakiś sposób wyschła cała. Tutaj prawdopodobnie chyba jakiś obraz był, nie, ale widzę, że już... No, wiesz co, z reguły w takich ramach był na przykład, była ostatnia wieczerza przykładowo. No. One dość mocno były popularne swojego czasu. No i też zastawa. No to zastawa jest fajna. No. Ale tu jakąś cyferkę ma, nie? 25 napisano. Chyba praktycznie... Tak, chodzieska porcelana produkowała zestawy okolicznościowe, na przykład na 25-lecie ślubu. I myślę, że osoby, które tutaj mieszkały, właśnie obchodziły tego typu rocznice. 25-lecie to jest chyba srebrna, jeśli dobrze pamiętam. No i najwyraźniej od swoich bliskich otrzymali tą zestawę w prezencie. Tak, chodzisz. Tutaj na dzbanku mamy 25, tak. No, czyli mamy tutaj całą kompletną zestawę. Ładnie zachowaną, nieruszaną od wielu, wielu lat. Patrz, chyba nie miałeś ostatniej wieczerzy, tylko mi się wydaje, że to jest chyba Maryja. No, może. Jakiś obraz religijny po prostu. Okej, okay, schodzimy piętro niżej. To nie jest jako piwnica, nie? Tylko... Co ciężko powiedzieć właśnie, to była dość specyficzna konstrukcja całego domku. Tutaj ktoś już się bawił. Widzisz, że proszek z gaśnicy już jest wywalony na zewnątrz. No. Ale weź może tam podejść. Widzisz tą pajęczynkę, jak ładnie wygląda? O kurczę, ta pajęczyna to jest... Jaka wielka, ty. Wszystko jest pokryte tutaj tym. O, nie to wygląda. No. Cała siedziba pajęcza tutaj była. I zobacz, ile właśnie tych wylinek jest tutaj, jedna na drugiej. Zastanawiam się trochę to, co to jest pod tym, ale... To jest młynek do mięsa. A, faktycznie, mięso. No. Czyli z grubsza mamy tutaj pomieszczenia parterowe, ale przystosowane pod piwnicę. Albo właśnie pod taki warsztacik. Co tutaj masz ciekawego? No, tu jest chyba jakby skarb tego domku. Chociaż staram się to odszyfrować, co tutaj widzę, ale
pewnie muszę wrócić do domu, troszkę poczytać. Mamy zdjęcia, nie wiem, z dwudziestolecia międzywojennego, pewnie w tych granicach. Chyba... Tak, czyjś pogrzeb. Troszkę mi się kojarzy, nie wiem, czy pamiętasz, to zdjęcie, które zostało znalezione w ZNTK. Tak, z pogrzebu właśnie. Tak, z pogrzebu. No. Tylko patrz, uciekło mi z głowy nazwisko na N. Mi też. Nowowiejskiego. Tak troszkę mi to przypomina, ale tamtędy chyba kondukt pogrzebowy nie przechodził. Ale tutaj mam jakiś duży zakład pracy. Jest szyld od niego, więc ja na pewno znajdę informację, skąd są te zdjęcia i z jakiej daty. Więc jeżeli mi się uda ustalić, co te zdjęcia przedstawiają, to na pewno będziecie mieć tą informację w filmie. Co to za maszyna jest? A to nie jest Xero przypadkiem? No, Xero. Stare Xero. Ale jakie ten... Jakie pomarańczowe, takie śmieszne. No, wiesz co, mi się wydaje, że to było jakieś przemysłowe, bo robi swoje gabaryty i nie wiem, czy przypadkiem ona nie miała kilka tacek do wypuszczania wielu kopii naraz. Mhm. Że nie drukowało kartka po kartce, tylko trzy kopie naraz i wypuszczał na trzy osobne tacki. Tu masz chyba coś od siebie z miasta, bo widzę foton. Nie, foron. A, foron. Dobra, bez okularów dzisiaj jestem. Ale dobra, zobacz co tam jest w narożniku. Czekaj, nie widzę. Tutaj prowadzi. Aha, widzisz? To chyba flipper na zworce? Tak, tak, flipper to jest. I to, no to jest kozak. Jeszcze też ten, no to cyberguy, coś takiego na to się mówiło. Pierwsze flipery, patrz, wyciąłem z głowy nazwa, ale one powstawały zaraz po wojnie. Mhm. I to była pierwsza tego typu gra, gdzie można było sobie wrzucić jakąś tam monetkę i pograć jakiś czas. No wiadomo, potem to się przekształciło na flipera. No i co, no była to na tyle popularna gra, że na pierwszych komputerach to też było już jedną z pierwszych gier. Tutaj masz jeszcze napisane, jedna gra, dwa razy żeton. Mhm. Szkoda, że to niszczy, bo to też jest całkiem fajny zabytek. No. Tu mamy firmę nawet. Chyba jakaś niemiecka z tego co widzę. Gottlieb. A nie, a Columbia, coś tam. No, nieważne, macie tutaj nazwę firmy, możecie sobie zobaczyć, co to jest za firma. Właśnie, przypomniałem się. Pierwszy flipper powstał w 1947, czyli 3 lata po wojnie. Pierwsza taka maszynka. Okej, okay, kończymy powoli eksplorację. Jak wam się podobał ten domek, dajcie znać w komentarzach, bo my jesteśmy strasznie zadowoleni. Ale teraz przyszedł czas na konkurs. Dzięki współpracy z firmą Military Market otrzymaliśmy od sklepu torbę taktyczną firmy 5.11, którą przeznaczymy specjalnie dla was jako nagrodę w konkursie z okazji 20 tysięcy subskrypcji. Aby wziąć udział w konkursie, przeczytajcie regulamin całej naszej zabawy, który zamieszczamy w opisie pod tym filmem. Zapraszamy was do zabawy i serdecznie dziękujemy wam za 20 tysięcy subskrypcji. No i dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Do zobaczenia. Trzymajcie się.